Ostrzeźć czołem. Sezon na obozy trwa w najlepsze, a ja dzisiaj jestem w innym wyjątkowym miejscu, bo znajduję się w Krakowie przed hotelem DoubleTree, bo dzisiaj odbywa się tutaj pierwsze ważne wydarzenie, które zapowiada jeszcze inne, ważniejsze wydarzenie. Jakie? Większość osób, które obserwują Instagrama, już pewnie wie, a ja zapraszam Was na relacje z konferencji przed Mistrzostwami Świata KWF. O, patrzcie, patrzcie, co tu leci, jakim sportowca. To jest właśnie sala, w której odbędzie się konferencja. Za tym już pierwsi oficjele, między innymi Szyjan Drewniak, Szyjan Pinero. Te osoby będą odpowiadały podczas konferencji na pytania dziennikarzy. Jak się czujesz? Ania przed chwilą mi zdradziła, że ma lekki stres. Na dywanie jednak Kata robi się trochę inaczej. A to będzie szybciej rozjeżdża się też bagaż. Jesteśmy już po konferencji. Konferencja jak najbardziej się udała, a teraz idziemy szybko się zakwaterować i o godzinie 16 wybieramy się na trening. Na trening na wschodnioeuropejskim obozie karate, jednym z najstarszych obozów organizowanych cyklicznie w Polsce. No i zobaczymy sobie, jak tam wyglądają te treningi, jak to wszystko tak naprawdę wygląda od środka. Może porozmawiamy z jakimiś zawodnikami i zobaczymy, co tam się dzieje. Wow, robi to ogromne wrażenie. Trening prowadzi Shihan Antonio Pinero, 9 dan. Jest to postać bardzo znana, wręcz można powiedzieć, że legendarna. Bardzo mocno zwraca uwagę na Kihon. Jest to właśnie trening Kihon oraz na etykę w dojo. Bardzo mocno przypomina o tym, że wzorem jesteśmy my, jako senseje, senpai, i każdy w dojo powinien zachowywać się odpowiednio, tak jak to powinno być na sali. Gigantyczna sala, gigantyczna ilość ludzi, gigantyczna ilość czarnych pasów. Naprawdę robi to ogromne wrażenie. Each, this is working only with your arms. Knee. Nothing happened. That is not enough when you want to do the correct technique. You have to use your whole body. So if you are from there, you have to get in your hip. You go hip, knee, sun, the same way you go. Not only you have a, see, my hips is working. One, two, she, hips, eat. You coming in and back. Czołem. Drugi dzień obozu wschodnioeuropejskiego. Znajdujemy się na rynku w Krakowie. Za chwileczkę tutaj również odbędzie się trening. Będzie to taki trening pokazowy. Porobię jakieś ciekawe foty. Bez wątpienia karatecy są niezłą atrakcją, bo ludzie podchodzą, robią sobie z nimi zdjęcia. Tymczasem już za chwileczkę ruszamy z treningiem. Gotowy? Kamizelka jest. Jest, wszystko jest. Dron będzie latał. Zobaczymy, co to nam wyjdzie z tego. No i stało się. Karateco opanowali krakowski rynek. Ładnie to wygląda, ładnie. Pokaz na rynku właśnie się zakończył, a teraz z całą grupą ruszamy pod Wawelskiego Smoka, gdzie odbędzie się druga część pokazu. Jak to jest wyjść na rynek w kimonie i potrenować przed masą osób, które się zebrały? Zdecydowanie inaczej. Jest to bardzo nietypowe. Jeszcze mi się nie zdarzyło. Świetnie, super, wszystko super przebiega. Jeszcze egzaminy.
i będziemy się zadowoleni. Stresik przed egzaminem jest? No oczywiście, że jest. A, nie masz się czym stresować, będzie dobrze. No, mam nadzieję. A jak treningi, ciężkie? Treningi są do wytrzymania. Do wytrzymania, ale wymagające. Oczywiście, jak zawsze. Karaty. Super, to miłego obozu. Do zobaczenia. I Szymon, deskołamacz główny. Desek wam. Ile już w ciągu dwóch dni masz na liczniku? Całe cztery chyba. Całe cztery albo trzy. A, to na Mistrzostwach Polski chyba więcej, co? Też tyle. No tak, na zawodach trzeba się oszczędzać. Egzamin będzie zdawany? Będzie zdawany. No, to trzymam kciuki. O, na razie. Moi drodzy, przygoda nasza w Krakowie dobiega końca. Co prawda na wschodnioeuropejskim obozie byliśmy tylko na jednym treningu, ale tak naprawdę pojawiłem się tutaj w Krakowie z całkiem innego powodu. To, co mogliście zobaczyć w dzisiejszym materiale, to były ujęcia wykonywane właśnie na potrzeby promocji Mistrzostw Świata, ponieważ Mistrzostwa Świata w karate zostały objęte patronatem medialnym Okiem Sportowca. Jest to duże wyzwanie, dlatego będę się starał, żeby to wszystko wypadło jak najlepiej, a was wszystkich zachęcam do obserwowania Okiem Sportowca, bo tam będą na bieżąco pojawiały się relacje z wydarzeń towarzyszących Mistrzostwom Świata oraz m.in. transmisja z zawodów. Dzięki wam wielkie za dzisiaj i widzimy się niedługo. Os!